To były czasy. Dzień dobry, dzień dobry. Witam na kanale śpiedniku. Ich trzech: raz, dwa, trzy. Tej małej nie pokażę. Za to słuchajcie, dzisiaj tak nietypowo trochę na kanale, taki mały tech-test. Ból koszulkę muszę sobie jakąś tech tekst, test skombinować, coś takiego. Zapraszam gorąco na filmik. Aha, jeszcze jedna taka zajawka mała. Słuchajcie, uwaga. Będzie częsło, trochę, popatrzcie się na to, ta -dam. no, yy, reszta, re, reszta, wkrótce, powiem to tak, właśnie mi się to wszystko klei. Zapraszam na teścik, od razu mówię, że zmieniła się kamerka od tutaj, od tego, ta główna taka kamerka patrząca na mnie, yy, przyszła ta starsza, którą miałem z mi jakoś tam Mi, mi home, coś takiego, dlatego że ten kam, nie, kam, znaczy nie kamlin, tylko elgato idzie na górę, ale to spokojnie, spokojnie, wszystko spokojnie. Testy robię na takim sprzęcie Acer Aspire R5. Słuchajcie, to cudo, wszystko ładnie tu wygląda i w ogóle on już nie jest produkowany, bo to jest 5-5 lat ponad ma, ale nie ma to cudo po prostu żadnego czytnika kart, dlatego kombinowałem kiedyś tam, lata temu, kupiłem takie... No właśnie, to był dość średni pomysł, no ale wszystko zaraz będzie. Film nie jest sponsorowany, nie jest sponsorowany przez Esperanzę, przez Allegro, przez nikogo, po prostu. Ja to sponsoruję, wy przy okazji też. Dorzucając się, wspomagając ten kanał, tak, powiem to w ten sposób. Słuchajcie, pierwszy, pierwszy czytnik Esperanza Titanium od 4 zł to cudo można kupić na Allegro. Drugi to jest taki mini, min, mini coś, tak, bardzo, bardzo mini coś, powiem to tak. A trzeci, który kupiłem niedawno, bo już mnie krep zalała, powiem to tak. Kupiłem u też nie jest to sponsorowana informacja, tego u kupiłem, tak. No ale drogo powiem to w ten sposób, tutaj go można od, od 19 do, do iluś tam złotych, można go sobie zakupić test na MD6. Zobaczymy sobie testy w HD Parmie i przy okazji testy w ten disk. No, w tym disk gn gnonowym, bo tam ładnie wykresy lecą, zobaczycie jak ta karta się sprawuje. Dobra, lecimy na LMD6, zapraszam. Pierwszy idzie ty Tytanium, ale on musi z taką przejścióweczką, tak? Z, z microSD na SD, ponieważ on nie ma wyjścia y tutaj na tą samą, na tą najmniejszą wersję karty. Jeszcze te sekcje zrobimy My sobie. To oczywiście HD PARM tutaj z, z konsoli, Mam nadzieję, że będzie dobrze widać. Powiększymy jeszcze trochę. I puszczamy go. zobaczmy, jak to sobie tutaj nam wygląda. TAMIN Zero Direct. To jest oczywiście USB 2.0, tak. 1737 MB na sekundę. Okej, okay, no po prostu potęga. Dobra, drugi test. Esperanza, takim od razu malutkim. To widzimy się w konsolce. Okej, okay, tu przygotowane jest. O, cache się nie bójcie, bo tutaj to nie, to nie, 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 spoko. Jak się DD robi, to wtedy jest problem, jeżeli chodzi o keszowanie. Tutaj problemu nie ma. Odpalamy. Jedziemy, to jest nasza piękna mini Esperanza, tak? Tam było ile? 17:37, a tutaj nam pokaże. 17:39. Kolejny zawodnik U-Green, proszę bardzo, U-Green. On ma tutaj. Ten, te, te, to jest 3-0, tak? Wiadomo, że on wygra, ale słuchajcie, tutaj jest jeszcze TFK przy okazji. A poza tym, żeby było śmieszniej, poparcie się, on nie ma oznaczenia tutaj, że to jest 3-0. On wygląda w ten sposób Dobra widzimy się w konsoli Mamy konsolę i odpalamy standardowo Def SDA No i lecimy Stówka będzie Uuuu Timing read Device too small Ciekawy patent powiem tak Że to mi się chyba jeszcze tutaj nie zdarzyło Dziwny patent wyszedł To sobie tu zapiszę że jest błąd Mamy tutaj dyski, i zaczynamy od ugrina. Teraz, pierwsze, powiecie ugrina, jak jest w slocie. Chyba, że nam znowu tutaj błędem walnie, ale szczerze mówiąc, testowałem ostatnio, było ok. Yy, 110 mega, dobra. Za, yy, wykonaj test zapisu, dokładnie tak. Zobaczymy, co się stanie. Pokażę wam cały ten test. Nabierz go po prostu przyspieszę, tutaj na, na montażu. No 94 na 50, dobra, to widzimy się po. Dobra, test mamy zakończony i... 95 na 50 <laughs> Jest dobrze powiem, wam, powiem że to jest bardzo dobry wynik Bo karta też jest tania, to nie jest jakiś super Nie wiadomo, Kingston za jakieś pieniądze Też chyba za 20 parę złotych Go kupiłem, powiem to w ten sposób Naprawdę karta jest potęga Dobra, to lecimy teraz W drugą stronę, nie? Dobra, mamy tutaj mini esperanzę wrzuconą Dokładnie ten sam desk Dajemy sobie odpal Test wydajności. Zobaczymy jak to będzie to wyglądało. Wiadomo, że dużo na pewno wolniej, ale chodzi też o, to, o ten wykres. Czy będzie w miarę sensownie leciał, czy ten... Test zapisu. No i lecimy. Ok, chyba nam tutaj skończył. Wykres wygląda ładnie. Czas dostępu 0,54 chyba jest to samo. 18.2 odczyt i zapis 14.2. Ok, tak to nam tutaj wygląda. No to teraz czas na tytanium, na tytania. Tytan wrzucony, dokładnie jest to samo co było. Test wydajności dysku, rozpocznij i włącz zapis dokładnie tak. Pewnie będzie to samo co na tamtym. Dobra, widzimy się po. Dobra, mamy zrobione? No i mamy 18.2x14.5. Czyli to samo jeżeli chodzi o USB 2.0. Tylko teraz trzeba wziąć jedną rzecz jeszcze pod uwagę, bo prędkości to wiadomo, USB 3.0 wiadomo, że wygrywa, ale tu nie chodzi tylko o prędkości USB 3.0. Słuchajcie, tytanium wygląda w ten sposób, tak? To jest nasz piękny tytanium. Jest wielki kłopot z tym czymś, ponieważ on jest cholernie szeroki. Porównajcie sobie do Ugrina. Jeżeli ktoś ma tutaj laptopa, to wie o co chodzi. Wkładając to coś, blokujesz drugi port, który jest obok. Zawsze to po prostu jest tak szerokie, że głowa mała. Ten ugreen jest szczuplutki, tak? Można powiedzieć, że ma prawie. Nie będę mówił co, bo chyba jest zabronione to słowo. E, w każdym razie jest bardzo, bardzo kwin, tak? Szczuplutki. To samo, jeżeli ktoś nie potrzebuje, czy zero na przykład. A coś małego, to taka esperanza jest bardzo, bardzo moim zdaniem fajna. To jest 2-0, tak? Czyli będzie trochę troszeczkę wolniej, ale niczego nie blokuje, jest minimalny. No i tak tam mniej więcej, słuchajcie, dobrze ludzie wyglądają. Ja wiem, że ten test jest trochę taki z tyłka, tak? tes jak to się ładnie pięknie mówi. No ale postanowiłem sobie taki zrobić, kurde, pokazać wam te pendrive y i ewentualnie na co tutaj uważać. Tak, mi się zdarzyło już kiedyś przez te parę lat ładnych kupić niby takie fajne, fajne te z niebieskim tym, niebieskim, no z niebieskim dzióbkiem, powiem to tak, tego typu adaptery, tak, SD i niestety było to dziadostwo, które albo padły po paru dniach, gdzie chodziło jeszcze wolniej niż to, co mam tutaj, albo w ogóle nie chodziło, albo był jednym sobie dramat, nie? Dlatego, tak jak mówię, to nie jest sponsorowane, ale ten Ugreen bardzo ładnie w nie chodzi, bardzo dobrze chodzi też na Raspberry Pice, bo sprawdzałem i naprawdę kosztuje w tej chwili chyba niecałe 20 zł ale, ale drogo. To tak jak mówię, tym się nie przejmujcie, bo to jest 3.0. Ja wam podam albo tutaj na ekranie będzie podany model dokładnie tego Ugrina. W każdym razie słuchajcie, dobrze ludzie, tyle. Krótki, mam nadzieję, film wyszedł taki inny niż zawsze, tak? Jak ktoś chce malinkę 0, mniej niż 0, doczekacie się, bo testujesz od paru dni jest wesoło, jest naprawdę bardzo wesoło. Słuchajcie, dzięki za każde wsparcie, oglądanie, lukanie, łapkowanie, subskrybowanie i całą resztę. Widzimy się wkrótce na kanale Świadniuca. Gorąco zapraszam, trzymajcie się ciepło, cześć.